może ten parasol, żeby nam notatki nie... Nie, tak nie. Dzięki Jarku, ale jakbyś mógł mnie atakować tym parasolem. Uważaj na oko. Ja mam uważać na oko, tak? Ja. A jakie mamy kolejne spotkanie? Proszę, masz test. O, tak. Powiem ci, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Nie będę mówić, że jednostronne, bo oczywiście kibicuję obu drużynom, natomiast gdzieś tam... jak będę powiedzieć, tak delikatnie. Wiem, na co stać parę Tarasów Adamiak. I po drugiej stronie siatki para... Szymaka Tomaszewski, Sędzicki. Tak, to jest, to nie są trzy osoby, to są dwie osoby. Jeden z panów ma po prostu podwójne nazwisko. Dokładnie. Natomiast para Tarasów Adamiak, no, to jest bardzo solidna para. Zresztą jak zobaczycie, jak atakuje pan Tarasow z numerem 1 na koszulce, to ten większy, to myślę, że nie powiecie wow. Nie jeszcze w kamerze. Mamy jeszcze kamerę teraz na bok boiska. Ale chłopaki chyba jeszcze ustawiają tą kamerę, więc... No, należy do zawodników, który bardzo imponuje warunkami fizycznymi. Oj tak. I techniką, bo to jest zawodnik, który... Z tego co pamiętam, chyba w przyszłości grał nawet w Plus Lidze. Grał w Plus Lidze i grał w francuskiej lidze. No, zawodnik... Dobry, bardzo dobry bym powiedział. Będzie się tutaj na pewno bić o czołowe miejsca. W sensie nie tylko sam zawodnik, bo to mam dwóch zawodników, Tarasow, Adamiak. A ja tymczasem odpalam już pierwszą puszkę, wasze zdrowie. Red Bull oczywiście doda ci skrzydeł. Ja biorę czerwonego, arbuzowego. Taki Red Bull, ładny. Dawaj, za udany turniej. Za udany turniej. Jedziemy. Pod publikę. Mam propozycję. Dajesz. Że następne puszki, kolejkę. Następną kolejkę po południu zrobimy konkurs, to pierwszy wypije Red Bulla. Nie. Dawaj, czemu pikawa nie? Mi siądzie. Bo co? Pikawa mi siądzie. Nie, ale to jakby to nie zależy od tego, jak szybko wypijesz Red Bulla. To bardziej zależałoby od tego, ile Red Bulli wypijesz w ciągu dnia. Ale jak tak naraz strzelę sobie całego Red Bulla, to... Nic ci nie będzie, będę Jarek. Tu za szybko mówię. Przecież Jarek, wiesz, w twoim wieku. No właśnie, no. Ty też pierwszej młodości, że nie jesteś, więc nie wiem, czy takie wyzwanie jest mądre. Ja przepraszam, to tylko odpowiem szybko na pytanie, czy to jest Wiaczesław Tarasow z BBTS-u? No to jest dobre pytanie w sumie. Czy to jest ten sam pan Tarasow? Ale jeśli dobrze pamiętam, to chyba tak. Tak, oczywiście, tak. To jest pan Wiaczesław Tarasow. Wiaczesław Siergiejewicz Tarasow. To jest ten pan, który za chwilę tutaj na jedynce, na boisku centralnym grał w zeszłym sezonie, w 2020 roku w Katarze w drużynie Rajan ST. Pograłbym w Katarze. 2 metry, 2 centymetry wzrostu. A na swojej liście drużyn ma... Musimy zaprosić potem Wiaczesława i zapytać, jak wygląda siatkówka w Katarze. To jest ciekawy temat. No, tak, jak może... Z gdyż no, w zimie mogą grać, ale w lecie czy tam się w ogóle da grać w tych warunkach? To prawda. Ale to tak z drużyn, w których występował, to m.in. Lokomotiv Nowosybirsk, BBTS Bielsko-Biała, czyli tak, to jest potwierdzenie tego, że tam grał. Arago de Sette. Nie wiem, czy tak się dobrze czyta, ale to jest oczywiście klub z Ligue 1. Pozdrawiamy teraz pana Tarasowa, Wiaczesława Tarasowa, który do nas pomachał. Mówiłem o drużynie, w której też grał we Francji, w najwyższej klasie rozgrywkowej, więc no naprawdę utytułowany zawodnik i między innymi, uwaga Jarku, to jest mistrz Rosji z 2017 roku. Mega mistrz Rosji. Mocny tak, zawodnik. Mega mocny zawodnik. Oczywiście głównie halowy, ale na plaży też ograny. Dla Państwa, którzy nie mieli styczności z siatkówką halową i plażową, powiem, że te sporty tak naprawdę mają niewiele wspólnego. Gdyż są zawodnicy, którzy przechodząc z hali od razu na piasku sobie świetnie radzą, ale w większości to jest zupełnie... To już Piotr nie pomoże. Zaleje. Zostaw, to już dawno zalało. Ale te sporty zazwyczaj są zupełnie inne. Jest inna piłka, jest mniejsze boisko. Warunki są zawsze inne, no, bo jest piasek, tak? Zupełnie inne podłoże.
odbija się, technika odbić jest troszkę inna, poruszanie się na nogach jest inne, tak więc tak naprawdę dojście... można pograć, ale żeby wejść na zawodowy poziom od razu, to jest mega ciężko. Tak, tak, to nie jest tak, dla tych, którzy nie wiedzą, to nie jest tak, że jesteś super na hali, będziesz super na piachu. Powiedziałbym, że nawet częściej jest tak, że jesteś super na hali i wcale nie musisz być super na piachu. To jest dokładnie tak, jakby piłkarz, no, piłkarz z boiska trawiastego przeszedł na boisko plażowe, tak? Można tak, albo na futsal podobne. Nawet. Tak, albo na futsal. No, można powiedzieć, że futsal też jest coś tam podobne, ale już zupełnie troszkę inna technika gry. Tu widzimy komentarz, że wywiad z Tarasowem to by było coś. Dobrze, postaramy się z Wiaczesławem porozmawiać. Tak, pomachał nam tutaj wcześniej, tak więc... Tak, tak. Oderwiemy. To jest bardzo sympatyczny zawodnik, bardzo kulturalny, uprzejmy, uśmiechnięty, leje, pozytywny. Leje po naszym stanowisku. Leje, znowu nas zalewa, teraz chronimy monitor, słuchajcie, naprawdę my tu... Robimy cuda, żeby... No jedna kamera już padła, teraz zostały tak, która padła? Ta poprzednia, którą mieliśmy, dlatego taka długa przerwa techniczna była. No coś chyba wilgoć i zawiesiła się. Jest obraz non-stop, ten sam, nie da się ani go włączyć, ani wyłączyć. Mieliśmy narodowy program szczepień, mamy narodowego fizjoterapeutę, więc będziemy mieć też narodowe suszenie sprzętu do transmisji. Poszła pod parelkę. Ogląda nas w tej chwili 548 widzów. Bardzo nam miło, że jesteście. Szerujcie tą transmisję, gdyż no, robimy to tak naprawdę dla was. Abyście zobaczyli, jak siatkówka plażowa może być fajnym widowiskiem. No a tu już na boisko 1-0. 1-0, popsuta zagrywka. Być może była to kapitulacja, oby nie. Jarek tutaj coś grzebie w notatkach, szuka nazwisk być może, albo imion. Szukasz imion? Tak, tak. Mamy tutaj 480 zawodników i nie jest to proste. No i popsuta zagrywka też po drugiej stronie siatki. Mamy 2-0. 2-1 oczywiście dla pary. Dla pary Tarasow Adamiak. Oj. Tak delikatnie wyskoczył. Oła. Mógł mocniej. Zdecydowanie, mógł mocniej. Mógł mocniej, ale po co? Mógł zabić. Po co, wiesz, marnować energię? Co zrobi pan Wiaczesław Tarasow? Czym poczęstuje przeciwników? Poczęstował autem. Mocno. Trzy do dwóch. Trochę szczęśliwie, nieczysto, bo po siatce, po taśmie. O proszę, mamy pozdrowienie od Copper Kinga, 11 pozdro z elekcji. O, a dzisiaj piątek. Dzisiaj piątek, jest. Tak, no, dzisiaj piątek. Tak, bo sorry, ale my już mamy przedłużony weekend troszkę i nie wiem, czy tobie też, ale mi się wydaje, że cały czas jest sobota. Tak, że jest sobota, a to jeszcze piątek. Dwóch dni tu pracujemy, tak więc ten weekend jest taki permanentny. Więc pozdrawiamy cię na lekcjach, a z czego masz lekcję? Właśnie, dobre pytanie. Jaki przedmiot? Co tam się uczysz teraz? Copper King? Oj, ale pan Tarasow, Sława Tarasow nam się tutaj rozstrzelał po bokach. A, matma. Szczerze przyznam ci, że nie lubię. Ja też. Nie zazdroszczę ci, nie? A kim jesteś z wykształcenia, Jarek? Ja? No. A mogę powiedzieć publicznie? No możesz. Jesteś chyba którego? Magistrem AWF-u, prawda? Magistrem wychowania fizycznego oraz marketingu i ekonomii. Okej, okay. Ja jestem magistrem ekonomii. No to coś mamy czysto ekonomii. Pobieżnego. Tak. Ale tak samo chyba jesteśmy nogami, jeśli chodzi o matematykę. Matematykę. Słucham? Coś nie lubisz? Jakoś nie mamy jakiejś, wiesz, nie ma super chemii między nami. Ja zakończyłem na macierzach matematykę i już dalej zbuntowałem się, powiedziałem nie. Tak więc nie zazdrościmy cię i wracamy na boisko 6-3. 6-3 dla pary Tarasow Adamiak. Tak, w czarnych strojach. Tak. Teraz problemy z zagrywką. To była piłka rozwodowa, tak zwany kanał rozwodowy. Miga czasła. Oj, przerzucone teraz. Nieporozumienie w drużynie. Nieporozumienie. Ale jest dobre dogranie.
O, mokra piłka. Mokra piłka. Tak, tak, wyrzuć tą piłkę. Dobrze. Ale zobacz, tu miały jeszcze jakby dwie rzeczy na to wpływ. Nie dość, że mokra piłka, to druga rzecz jeszcze taka, że ta piłka jest mniejsza, więc ona się ciężej układa w rękach. Przypominamy, że zawodnicy, praktycznie 90% zawodników po raz pierwszy gra tą piłką, gdyż to jest nowość wprowadzona tutaj na naszym turnieju. No i nie jest to takie, wiecie, naturalne, żeby odbić troszkę mniejszą piłką sposobem oburącz górnym. Tutaj odpowiadam od razu na pytania, kto jest faworytem turnieju oprócz pary Ociepski Kądzioła. No na pewno to jest zdecydowanie jeden z zespołów, który jest faworytem tutaj. Myślę, że para Tarasow-Adamiak też, tak jak mówiłem wcześniej, będzie bić się. Ale Pietruczuk-Białecki też jest. Pietruczuk-Białecki oczywiście. Może spokojnie bić się tutaj o zwycięstwo. Tak, ja tak teraz zerkam jeszcze na pary. Tu jest, powiem wam, że tu jest tyle par, że aż ciężko mi w tej chwili wszystkich zapamiętać, ale jest to na pewno kilka. Mamy jeszcze Janka Krasińskiego z Łysałkiem. Janek Krasiński, tak, no ale też mamy pana. Igora Ciemachowskiego, tylko nie wiem z kim on gra teraz. Z Adamem Sobstylem, oczywiście, tak, też para, która... Bardzo ciekawa para. Bardzo ciekawa para. Chcielibyśmy pokazać wam kilka gwoździ Adama, które będzie wykonywał. Gwoździe mam na myśli bardzo mocne ataki, że jest z tego znany. Ale wróćmy na boisko, pierwsze 8-4 dla czarnych. Okay, w takim razie był na czymś innym, co na pewno chłopaków w czarnych strojach. Niesamowitej energii do tego, żeby kibicować. Jaka jest nagroda główna? Nagroda główna w turnieju to jest 3000 zł dla każdej kategorii. Tutaj mówię o kategorii męskiej, żeńskiej i mixty chyba też mają 3000, czy nie? Tak. Tak? Tak, 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 bo tak, pula, tak. Chyba tak. Tak? To jest taki ten żółto-czerwony. No nie potwierdzę teraz na wizji, bo potem będziesz mnie łapał za słówka i będzie nagrane, tak? Ale na pewno wiemy, że żeńska i męska to jest po 3000 zł na parę, czyli jeżeli wygracie w kategorii męskiej turniej, to wasza para zdobędzie 3000 zł. Tak to tutaj wygląda w tym turnieju. Nie zachęcam, bo Mateusz to, skoro jest fizjoterapeutą kadry, na pewno. Równouprawnienie w sporcie jak najbardziej. Mamy tę samą pulę i dla kobiet, i dla mężczyzn, bo czemu kobiety miałyby zarabiać mniej, tak jakby. Ta sama wartość sportowa. I kolejny punkt na stronę chłopaków w czarnych strojach. Ile tutaj mamy wynik? 11-4. Wiedzą, że każde dotknięcie siatki to jest błąd. Kiedyś tak było przez pewien okres, chyba rok albo dwa, że można było dotknąć siatki poniżej górnej taśmy, że tylko górnej taśmy nie szło dotknąć, a można było dotknąć tych oczek i dolnej taśmy, ale to budziło wiele kontrowersji, czy była góra, czy dół, tak? Wiele zawodników to wykorzystywało na swoją stronę i wtedy krzyczeli, nie, ja dotknąłem dół, A sędziowie oczywiście się troszkę gubili w tym, dlatego te przepisy doprowadzili do tej sytuacji, że w żaden sposób nie można dotknąć siatki. Coś teraz gorzej słyszę. Musisz chyba bliżej mówić, Jarko. Dla mnie jest dobrze. O, teraz jest dobrze. Aha, no może za daleko od mikrofonu. Tak, tak, a jednak całkiem duże wyzwanie. Duże wyzwanie przy speakerze, który ma niedaleko głośniki, więc tak sobie łączymy dźwięki. 12-4. Wracamy do gry. Dla par oczywiście. Adamiak. Tak. No teraz spokojnie na prostych nogach, podbita piłka, podbity atak i mocny gwóźdź. Czyli potężny atak. Wieczesława Tarasowa. 13-4. Pytanie, czy Polska-Włochy też tutaj będą komentowane? Polska-Włochy. Może chodzi o turniej w Soczi. Spotkanie Kanty, Łosiak, może grają na Włochów w kolejnym etapie rozgrywek. Nie wiem. Nie wiem, o jakie spotkanie możecie dać tutaj znaka Rojek 53, o jakie spotkanie Polska-Włoch chodzi. Wtedy będziemy mogli się do tego odnieść, ale tutaj żadnego spotkania akurat dzisiaj nie mamy międzynarodowego. Tak, u nas nie ma par międzynarodowych. Liga Narodów. Dzisiaj wieczorem, 19:30. Nie, to tutaj nie, jak najbardziej. Nie, jest transmisja tylko z naszego turnieju. Tak, z naszego turnieju, który odbywa się na Obłędnej plaży, czyli plaża Łazienki w Zbąszeniu, tak się nazywa to miejsce. Tutaj dzisiaj jesteśmy, tutaj tak. Się wspólnie bawimy. Siedzimy w łazienkach. W łazience. No, ale jeśli chodzi też o to, bo tutaj zadaliście pytanie, czy panowie w czerwonych koszulkach
zabłądziła, że tu grają? Nie, nie. Tutaj jest tak, że to jest pierwszy etap rozgrywek naszego całego turnieju, więc tutaj w tym momencie spotykają się pary na różnym poziomie. Tak? Jedni są gorsi, drudzy są słabsi. Akurat tu mamy taki mecz, w którym jest dosyć duża dysproporcja, jeśli chodzi o umiejętności. Grupy były losowane, więc tu nie ma do dobierania grup w żaden sposób na umiejętności, więc tak, może trafić para, która jest mniej doświadczona, na parę, która jest bardziej doświadczona. Tak? I mamy tutaj akurat taki przykład. No, każdy kiedyś zaczynał. Każdy kiedyś zaczynał, ale myślę, że dla chłopaków w czerwonych koszulkach to jest też wielka przygoda, grać przeciwko halowemu mistrzowi Rosji. Wow. Tak, dokładnie. Wow. To jest świetny zaszczyt. Zawsze mogę powiedzieć, że go kilka razy tam skończyłem na nimatach, tak? Albo nawet może jakaś czapka się przytrafi. Wzrost pana, czekaj, tylko odpowiem szybko tutaj na pytanie. Wzrost pana w koszulce numer jeden, pana Tarasowa, to jest 2 metry, 2 centymetry wzrostu. Ponad dwumetrowy kolos. Taki bardzo odpowiedni wzrost na blokującego siatkówce plażowej. Tak, tak. A w ogóle ja tak zauważyłem, kojarzysz takiego aktora Henry Cavill? Nie. On grał Wiedźmina, Supermana? Nie. Okej, okay. Ja go kojarzę. A Supermana tego... Tak, wiem, który. No, wiem. To w ogóle pan Tarasow jest bardzo podobny z twarzy do Henry'ego Cavilla. No, mógłby być jego dublerem lub kaskaderem. Tak. Tylko, że jest wyższy niż pan Henry Cavill. No to te role, gdzie nie widać pełnej postury. Tak, te role walki. Albo w samochodzie. Albo w samochodzie. Ciekawe, jakby wyglądał w maluchu. Piotrosław. O, tutaj jakieś nieporozumienie. Czy sędziowie jest z PZPS-u? Sędziowie nie są z PZPS-u. No, z WZPS-u. Z WZPS-u, czyli z Wielkopolskiego, Związku, Piłki Siatkowej. Tak, licencjonowani sędziowie, którzy są bardzo doświadczeni i naprawdę świetnie prowadzą te zawody. Nie ma żadnych kontrowersji. Najważniejsze przede wszystkim, żeby sędzia nie był, jak to się mówi, głównym aktorem na boisku. Znaczy, a tu tak nie jest. Nie miał roli pierwszoplanowej. Tak, tak. A tu tak nie jest. Tutaj nikt nie ma parcia na role pierwszoplanowe. Wielokrotnie widzieliśmy takich sędziów, którzy lubili. Mieli takie tendencje do dominacji na boisku. Chyba lubili. Lubili, tak. Właśnie dlatego powtarzałem, bo nie byłem, wiesz... Musiałeś sobie to sam w głowie wyjaśnić. Tak, wyjaśnić sobie, czy to dobrze brzmi, czy to niedobrze brzmi. I teraz będzie gwóźdź, tak jest, mamy mocnego gwoździa. Aż się wykonaniu przestraszyłem. Wiatrosława, tak. A z kolei mieliśmy tutaj też chyba pytanie, czy jest na tym turnieju dużo profesjonalistów oprócz tego Tarasowa? Tak, jest dużo profesjonalistów, oczywiście Marcin Ociepski, Michał Kądzioła, to jest bardzo tytułowany duet, medaliści Mistrzostw Polski, imprez międzynarodowych. Marcin Ociepski teraz grał w Głogowie i awansowali do pierwszej ligi, tak więc już grają na zapleczu naszej najwyższej ligi, a Michał Kądzioła obecnie grał w tym sezonie w drugiej lidze, ale jak wiemy, Michał się specjalizuje tutaj głównie w siatkówce plażowej, gdyż był naszym bardzo tytułowanym kadrowiczem. Tak więc wiem, że Michał na hali lubi sobie pograć, żeby tak trochę przezimować, a głównie skupia się na siatkówce plażowej. Tak, ale to tylko między innymi, ta para jest parą, nazwijmy to, profesjonalną, zawodową. Chociaż zawodową to ciężko tutaj powiedzieć, bo umówmy się, siatkówka plażowa nie jest sportem. Czekaj, bo mamy tutaj zwycięstwo. A, dobrze. Tak, i zwycięża para Wiatrosław Adamiak 21-10 z parą Szynaka Tomaszewski-Sędzicki. Tak więc gratulujemy tutaj chłopakom, a młodszej parze życzymy jeszcze dużo fajnej gry i dużo zdobywania tego doświadczenia, aby za kilka lat, jak wrócą silniejsi, mocniejsi, mogli zrewanżować się dokładnie na tutaj mocnej doświadczeniu.